Właśnie się znajduje obok metra Chrzanów i ulicy Szeligowskiej, który aktualnie jest z ruchem wahadłowym. A na metro Karolin trwa aktualnie składanie tarcz TBM. Jak wygląda budowa ostatniego odcinka drugiej linii metra Chrzanów, Karolin i Lazurowa? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie z czerwca 2024 roku. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, Czyszczą z nosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Tak, ten film, który był nagrany de facto prawie tydzień temu, w końcu udało mi się zmontować. Bo dzisiaj jeszcze trochę było nowych informacji, które pojawiły się na konferencji prasowej prosto z STP Karolin. Więc o wszystkim w dzisiejszym filmie opowiem, również o nowych terminach, które są planowane, jeżeli chodzi o oddanie do użytku nowego, ostatniego odcinka drugiej linii metra warszawskiego. I na wstępie oczywiście przypominam, że tutaj się znajduje punkt informacji budowy drugiej linii metra, który jest czynny w tygodniu i możecie w pasie też się dowiedzieć więcej informacji, jakieś utrudnienia, inne zmiany. Natomiast w tym miejscu mamy stację metra Lazurowa. Oczywiście, jak zawsze, przypominam Wam, że macie rozdziały w całym filmie, możecie przeskoczyć sobie do konkretnej stacji, do konkretnej wentylatorni i wszystko dokładnie krok po kroku zobaczyć. I też w następie mówię, że w tym filmie nie będzie informacji dużo o STP Karolin, jak i również o samym transporcie tarcz TBM z Marywijskiej. Tutaj to będą osobne filmy, które się pojawią w najbliższych dniach. No dobrze, już bezpośrednio przechodząc do samej stacji Lazurowa, którą w tym miejscu możemy zobaczyć. Zwróćcie uwagę, że sama stacja ma cały korpus oczywiście gotowy. Również wykop na poziomie minus 1 jest właściwie gotowy, natomiast na poziomie minus 2 rozpoczynają się prace, jeżeli chodzi o wykop. Oczywiście stacja jest realizowana metodą podstępową. W skrócie, najpierw jest realizowany strop danego poziomu, a później na dole wkraczają koparki i wszystko wykopują na sam dół. Oczywiście jeszcze chwilę wcześniej jest to wszystko wykonywane w formule, a właściwie poprzez budowę ścian szczelinowych, dzięki którym to oczywiście wszystko się asadza i ziemia, którą jest wykopywana, dzielnie sypuje po bokach. W ten sposób powstają wszystkie stacje na ostatnim odcinku drugiej linii metra i właściwie wszystkie stacje w ramach drugiej linii metra w ten sposób są były realizowane. Co ważne, w ramach ostatnich prac i zmian na tej placu budowy mogliśmy zobaczyć zmianę lokalizacji ulicy Górczewskiej. To się wydarzyło na początku tego miesiąca, czyli w czerwcu 2024 i tam jezdnia się przesunęła, układ drogowy został cały czas taki sam, czyli dwa pasy w każdym kierunku. Również część piesza i rowerowa się całkowicie nie zmieniła, natomiast część piesza tutaj do pętli autobusowo-tramwajowej pozostała mniej więcej w podobnym przebiegu, z tym, że po prostu jest trochę przekręcona. Tymczasem, jeżeli chodzi o samą stację, tutaj oczywiście widać, że cały czas są realizowane prace, jeżeli chodzi o stropy poziomu minus 1, jeżeli chodzi o docelowe wyjścia, wyjście po drugiej stronie ulicy Górczewskiej, jak i również tutaj właśnie wyjście w kierunku ulicy Lazurowej. Przy okazji przypominam Wam, że cały czas nie ma w planach budowy wyjścia po drugiej stronie ulicy Lazurowej. Tak, wiem, wielka szkoda, ale w tym temacie już chyba nic się nie da zrobić, chociaż, nie wiem, może by się dało za pomocą Amexu. Na razie wiemy tylko może tyle, że istnieje możliwość budowania, ale na razie nic w tym temacie się nie dzieje. A tutaj z kolei możemy zobaczyć, że faktycznie poziom minus 1 się kończy na poziomie minus 1. Tutaj jest otwór technologiczny do poziomu minus 2, który będzie wykopywany następnie na dole. Natomiast cały czas jeszcze nie są realizowane prace, więc możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace wykopowe również w tej części stacji. Ale wykop trwa w innych fragmentach, które możemy za chwilę zobaczyć, gdzie faktycznie poziom minus 2 już na stacji metra Lazurowa się pojawia. Co ważne, tutaj stacja Lazurowa musi mieć gotowy poziom minus 2 z całą płytą denną. Mniej więcej na koniec tego roku gotowy, bo dopiero wtedy najlepszym przypadku, nie no dobra, przesadziłem w tym najlepszym przypadku, mniej więcej wtedy w grudniu 2024 powinny tutaj dotrzeć dwie tarcze TBM, znaczy dwie, no, jedna dotrze wcześniej, druga dotrze później, bo oczywiście dwie tarcze nie drążą tunelów obok siebie bezpośrednio, tylko z odstępem tam mniej więcej miesiąca, bo to oczywiście, aby jakieś drgania i wibracje nie wchodziły na jeden czy drugi tunel. Natomiast nie zmienia faktu, że faktycznie do końca tego roku cała część dolna na poziomie minus 2 musi być gotowa na przyjęcie tarcz TBM, które będą później przepychane przez cały teren tej stacji. Tutaj z kolei przy ulicy Górczewskiej możemy zobaczyć właśnie ten nowy układ drogowy, gdzie faktycznie jezdnia została przeniesiona. Przejście dla pieszych tutaj było te tymczasowe, cały czas oczywiście pozostało. Szyb windowy, o którym nie powiedziałem w poprzednim filmie sprzed dwóch miesięcy,
Już wtedy się pojawił, to jest oczywiście jeszcze bardziej wykończone. Natomiast w miejscu, gdzie jeszcze niedawno była jezdnia i część piesza, aktualnie trwa, już właściwie całkowicie została wyburzona stara nawierzchnia i trwa budowa nowego przejścia podziemnego. To jeżeli chodzi o zaawansowanie tej części stacji, to jest naprawdę faktycznie najbardziej zaawansowany element, bo w tym miejscu możemy zobaczyć już powoli betonującą się klatkę schodową na dół, którą niedługo, za 2 lata ponad, będziemy mogli zejść do samej stacji metra Lazurowa. Tam na dole widzimy dookoła przejście dla pieszych rowerzystów dookoła całego placu budowy. Natomiast oczywiście również tutaj będzie szyb windowy. Jak widzicie, przystanek autobusowy jest tylko łącznie w kierunku Radia Wolna Europa. W drugą stronę nie będzie wyjścia za pomocą schodów, tylko łącznie będzie wyjście za pomocą windy. No, przynajmniej tak to aktualnie wygląda. Może tam jeszcze coś tam wykombinują, ale tak to jest tutaj zarysowane, jak aktualnie widzicie na załączonym obrazku. Tak jak widzicie, oczywiście prace na poziomie -1, jeżeli chodzi o same przejście podziemne, są realizowane. Tutaj też to jest robione po części metodą podstępową, natomiast de facto tam już faktycznie ta cała przestrzeń jest prawie całkowicie wykopana, przynajmniej jeżeli chodzi o część do połowy tunelu pod samą jezdnią. Na dalszym odcinku są realizowane prace, jeżeli chodzi o wykop, bo tam po prostu trzeba teraz zrobić całą konstrukcję samego przejścia podziemnego, bo w tamtym miejscu jeszcze niedawno była jezdnia ulicy Górczewskiej. Więc tutaj jak się obrócimy jeszcze raz z drugiej strony, możecie zobaczyć faktycznie stary wjazd na pętlę autobusową po prawej stronie, a po lewej stronie jezdnia ulicy Górczewskiej, która jest teraz zlikwidowana i jest realizowane w tym miejscu nowe przejście podziemne. Nowe przejście podziemne oczywiście będzie się łączyć ze całym korpusem stacji po lewej stronie, tam widać wydłużenie takie większe trochę, a właściwie w tym miejscu na środku. No i widać fundamenty, które będą właśnie, czy fundamenty. Sam strop w tym miejscu będzie się łączyć, tutaj widać, bo dokładnie było po prawej stronie, teraz po lewej stronie, że to będzie się właśnie w tym miejscu łączyć, a teraz możecie zobaczyć ujęcie właśnie na sam otwór technologiczny, gdzie widzimy bardzo ładnie poziom -1, jak i również to, że jest realizowany poziom -2. Wykop tutaj właśnie na tym niższym poziomie jest również właśnie w tym momencie realizowany, co teraz na tym ujęciu nie widzicie, ale również parka właśnie już wyjmuje samą ziemię z poziomu -2 w pozostałych momentach. No akurat na tym ujęciu tego nie widać, ale faktycznie to również się dzieje, a ta ściana docelowo będzie przebita i nią będzie się przechodziło właśnie do przejść podziemnych po drugiej stronie, znaczy do schodów i do przejścia podziemnego do samej ulicy Górczewskiej. Więc tak to będzie realizowane już niedługo. Tak jak powiedziałem, sama stacja ma być oddana do użytku za jeszcze dłuższy czas. Tak mniej więcej wygląda zarysowanie całej tej stacji metra, jeżeli chodzi o Lazurową. Jak widzicie, głównie prace trwają przy wykopie, po tworzeniu nowych przejść podziemnych, przekładaniu jezdni, aby dało się to wszystko zrealizować, jeżeli chodzi o ruch. Co ważne, na cały czas budowy oczywiście ruch będzie utrzymany zarówno na ulicy Lazurowej, jak i ulicy Górczewskiej. No, mówię o Lazurowej, bo mam nadzieję, że może jednak te drugie wyjście po drugiej stronie ulicy powstanie, nawet jeżeli nie chodzi o pobliskie osiedla, które jak widzicie tam są całkiem potężne, to nawet jeżeli chodzi o przystanki autobusowe, które po prostu tutaj są dla linii autobusowych jadących w kierunku chociażby Ursusa, no ale może to jest tylko i wyłącznie moje zbudne marzenie. Pamiętajcie też, że tutaj mieszkańcy po prostu, którzy by dojeżdżali z chociażby Bornerowa, mogliby po prostu wysiąść z autobusów i się przesiąść wygodnie do linii metra w tym miejscu. No to cóż, zostali tego pozbawieni, a może w przyszłości powstanie te wyjście, tylko jestem pesymistą, bo jeszcze nigdy nie powstało wyjście ze stacji metra nowe po tym, jak już stacja została wybudowana. No ale dobra, mniejsza z tym, przechodzimy do samej wentylatorni szlakowej V03, która się znajduje w tym miejscu na warszawskim Chrzanowie. Wentylatornie szlakowe ogólnie w aktualnym czasie właściwie tutaj się przy nich nic nie działo. Przy V03 i V02, które będziemy mogli zobaczyć za chwilę, za stacją metra Chrzanów, dużo się tutaj teraz nie dzieje, w związku z tym, że po prostu prace wymagają, aby na dole zostały budowane 2 tunele przez tarcz TBM. Dopiero kiedy się zakończy proces drążenia na całym odcinku, bo jeszcze oczywiście będzie realizowany sam wyciąg poprzez taśmociąg, jeżeli chodzi o urobek, jeszcze będą jeździć tubingi, na multikarach, to dopiero kiedy faktycznie zakończą się te wszystkie prace, będzie można rozpocząć większe prace, jeżeli chodzi właśnie o wentylatornie szlakowe. Wtedy będzie można zejść do samych tuneli, przebić się do nich i połączyć to wszystko z konstrukcją, która w tym miejscu jest już oczywiście na górze. Po części oczywiście już te elementy na dole też się zostały zrealizowane, natomiast również w niektórych miejscach były realizowane już teraz prace, pomijając same wentylatornie szlakowe, czyli oczywiście łączniki tunelowe, którym za chwilę zobaczycie, tutaj się znajduje kawałek za stacją
metrach szanów. One muszą powstać już teraz właśnie na poziomie minus 2 docelowego tunelu. Później przez nie się przebijają obydwie tarcze TB, a następnie w tym miejscu są wyjmowane poszczególne tubingi i jest możliwość po prostu zrealizowania w tym miejscu łączników tunelowych. Łączniki tunelowe mniej więcej znajdują się po dwa pomiędzy każdą stacją metra i jeszcze jest zazwyczaj jedno przejście w miejscu wentylatorni szlakowej pomiędzy stacjami. Tak to mniej więcej się prezentuje. Tymczasem tutaj jest stacja metra Chrzanów, która można opisać bardzo prosto. Jest to stacja, która jest oczywiście najbardziej opóźniona i tutaj się najmniej dzieje reputacji, jeżeli chodzi o te elementy widowiskowe. Na tej stacji metra zbytnio nie uświadczyłem wykopu na poziomie minus 2. Poziom minus 1 w niektórych miejscach cały czas jest wykopywany. Poziom minus 2, no na tam w niektórych miejscach w teorii coś się już dzieje, ale w praktyce to dopiero rozpoczęły się jakieś pierwsze prace wykopowe. Koparki tego łącznie faktycznie tam zaglądają. Cały czas jest jeszcze realizowany w niektórych miejscach strop poziomu minus 1. Poziom minus 2 jest prawie całkowicie gotowy, jeżeli chodzi o wykop. Natomiast prace, jeżeli chodzi o poziom minus 2 właśnie, się dopiero to rozpoczynają, jeżeli chodzi o właśnie prace wykopaliskowe. Tymczasem tam dalej możemy zobaczyć ulicę Nowoczłuchowską, która będzie przedłużeniem ulicy Człuchowskiej od ulicy Lazurowej prosto do ulicy Szeligowskiej, tutaj na warszawskim Chrzanowie. Połączenie ma być gotowe w teorii do końca tego roku, jeżeli chodzi o terminy. Jest aktualnie budowane. Jutro najprawdopodobniej zobaczycie film o budowie tejże nowej ulicy, więc możecie się przygotować na to, że będzie faktycznie film o Nowoczłuchowskiej. No, jestem pod wrażeniem tego, jak te szybko tam prace realizowane są. My już możemy zobaczyć właściwie na prawie całym odcinku nowo budowanej ulicy w tym miejscu jedną i jest nie z drogą rowerową, również z chodnikiem, więc całkiem to ciekawe wygląda, ale tak jak powiedziałem, więcej informacji na temat tej inwestycji zobaczycie w osobnym filmie z warszawskich inwestycji. Jeśli nie chcecie go przekapić, no to wiadomo, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Tymczasem wracając do samej stacji metra Chrzanów, która się tutaj znajduje. Sama stacja oczywiście się znajduje bardzo blisko pobliskich budynków i jak to będzie tam już faktycznie realizowane prace, jeżeli chodzi o TBM, będą dodatkowe informacje pasażerów w tym miejscu, czy faktycznie budynek się nie zawali, czy się nie osuwa. Oczywiście wszystko tutaj będzie monitorowane, jeżeli chodzi o jakieś obsunięcia na każdym z budynków, więc nie bójcie się, nie powinno być tutaj jakichś większych problemów. Natomiast tutaj z ciekawostek możemy zobaczyć, że faktycznie jeszcze trwają prace wykopowe dokładnie, jeżeli chodzi o poziom minus 1. Jak widzicie, koparka właśnie w tym miejscu wyjmuje ziemię właśnie z poziomu minus 1. Z wyjścia ze stacji metra tej będą po każdej stronie z ulicy, pomijając oczywiście ulicę Szeligowską, która w tym miejscu nie będzie miała dodatkowych wyjść po drugiej stronie z tej ulicy, gdyż jest to planowane w przyszłości podczas budowy dodatkowych budynków w ramach osobnych inwestycji, ale te budynki planowane są do realizacji dopiero w przyszłej dekadzie, więc jakby tu już sobie na spokojnie poczekamy. Tutaj z kolei widzimy otwór technologiczny do poziomu minus 2, który jak widać doskonale jeszcze nie rozpoczął się, jeżeli chodzi o prace budowlane. Ta stacja metra będzie typowo stacją lokalną. Wątpię, żeby to jakakolwiek linia autobusowa, nie wiem, poza 743 czy 249 funkcjonowała w tym miejscu jak aktualnie. Natomiast to wie, może się to zmieni. Oczywiście pamiętajcie, że sama ulica, która w tym miejscu jest teraz zamknięta i przeciągnięta, czyli Rajskiego, docelowo ma być wydłużona stąd prosto do metra Karoliny, czyli prosto do ulicy Połczyńskiej. Te plany są ambitne, dalekosiężne, ale są niezbędne właściwie do puszczenia w tym miejscu linii autobusowej za metro. No ale to tak idąc już właściwie na marginesie. Plany są, natomiast w tym miejscu możemy na razie zobaczyć, że faktycznie prace głównie trwają, jeżeli chodzi wykopowe, a tutaj z kolei po lewej stronie widać dokładnie już miejsce, gdzie będzie się w przyszłości schodziło na dół i tak również na tej stacji metra nie tylko łącznie będą zwykłe schody, również będą schody ruchome do poszczególnych miejsc. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o budowę stacji metra Chrzanów, a teraz przejdźmy sobie do tego łącznika tunelowego, o którym przed chwilą powiedziałem. Znajduje się on kawałek ze stacją metra Chrzanów i właśnie w tym miejscu łącznik tunelowy został już zrealizowany na poziomie minus 2. Przez niego będzie się właśnie przebijać ta TBM, a tutaj z kolei będzie powstawać wentylatornia szlakowa VZ2. Z tego co się dowiedziałem, tutaj już pierwsze większe prace, które były niezbędne do zrealizacji, jeżeli chodzi o właśnie części podziemne, zostały zrealizowane tylko w miesiącach, kiedy faktycznie się tutaj nie pojawiałem i wszystko zostało zasypane. I tu tak samo jak przy wentylatorni szlakowej VZ3, nic się nie będzie działo przez najbliższy czas. W skrócie właściwie możemy czekać i nie nagrywać tej inwestycji przez najbliższy prawie rok, bo tunele te mają być gotowe dopiero za długi czas, bo dopiero w marcu 2024 mają się zakończyć prace, jeżeli chodzi o budowę obydwu tunelów. Natomiast nie ma faktu, że faktycznie będę i tak wam pokazywać te prace budowy, bo się są po drodze całego przelotu. Natomiast większe prace też tutaj się nie spodziewamy do marca 2025 roku, bo tam powiedziałem poprzednio trochę źle, do marca 2025. Tutaj żadnych większych prac budowlanych nie powinniśmy raczej zobaczyć i ujrzeć. Z kolei
kolei tutaj możemy zobaczyć stację metra Karolin i przy niej się zatrzymamy na trochę dłużej, bo w końcu ten film trwa 20, ponad 3 minuty, więc tutaj musimy spędzić 9 minut. No to co tutaj się znajduje? Oczywiście stacja jest ogromna i będzie ona teraz największym elementem, jeżeli chodzi o zaawansowanie prac na całym tym odcinku. Tu będzie całe centrum dowodzenia, jeżeli chodzi o obydwie tarcze TBM, które właśnie stąd będą ruszać. To faktycznie jest całkiem ciekawe wydarzenie. Mało tego, oczywiście za samą stacją metra będzie powstawać bardzo ważny element, taki jak połączenie ze stacją STP Karolin, czyli stacją techniczno-postojową. Również tory odstawcze w tym miejscu, które będą w ilości 4 torów za stacją i z tego co pamiętam będzie możliwość wjazdu na każdy z tych torów z każdego z peronów za stacją. Jak i również oczywiście najważniejszy element, czyli będzie wyjazd tam dalej z samej stacji na powierzchnię właśnie teren STP, na którym będzie mogło stacjonować 40 składów. O STP, jak powiedziałem, w tym filmie nie będę mówić dużo. To właściwie tyle, co chciałem powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o samą stację metra Karolin. Tutaj w najbliższym czasie również będzie realizowane przekładanie jezdni. Jak widzicie, aktualnie jezdnia jest poprowadzona północną stroną samego skrzyżowania. Sama ulica w tym miejscu Poznańska jest aktualnie właśnie po stronie północnej, natomiast już niedługo, bo w najbliższy weekend z poniedziałku na wtorek, z 30 czerwca na 1 lipca najprawdopodobniej będzie realizowane przekładanie jezdni właśnie na drugą stronę, czyli na stronę południową i wtedy ulica Poznańska będzie po prawej stronie, tak jak teraz widzicie na ujęciach. Tutaj aktualnie trwają prace. Doskonale to widać, jeżeli chodzi o budowę nowej części pieszo-rowerowej po prawej stronie, która tutaj oczywiście będzie pozostawiona i z tego co widzę jest lepiej zrealizowana niż ta poprzednia tymczasowa. Jezdnia oczywiście cały czas będzie mieć po 2 pasy w każdym z kierunków, więc to jest dobra informacja i ciągi piesze będą zapewnione po jednej i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o zakres całej tej inwestycji. Zresztą jak zobaczycie za chwilę na poszczególnych kolejnych ujęciach, bo na metro Karolinie się ostatnio pojawiam co średnio 7-8 godzin, to zobaczycie, że faktycznie zaawansowanie prac jest całkiem pokaźnym. To są ujęcia z ostatniego piątku, czyli prawie sprzed, no mniej więcej sprzed 5 dni. Natomiast za chwilę zobaczycie poszczególne ujęcia, które były realizowane na poszczególnych dniach, nawet z dzisiaj. Więc tak to wygląda. Tutaj z kolei jeszcze zanim tego przejdziemy, możemy zobaczyć jedno wyjście, które powstaje. Wyjście podwójne, jeżeli chodzi o zaawansowanie. Co tam nie znaczy wyjście podwójne? Oznacza, że będą i schody ruchome, i zwykłe schody. No i oczywiście szyb windowy, który będzie realizowany później. Następnie mamy korpus całej stacji metra i w tym miejscu nie będzie już części pasażerskiej. Tutaj wyłącznie będą tory odstawcze. 4 tory odstawcze, żeby mogły pomieścić 4 składy. Oczywiście chodzi o pociągi, które w tym miejscu będą wykorzystywane w ruchu normalnym, liniowym i oczywiście w szczytowym. Tutaj będą sobie stacjonować i czekać bez konieczności wyjeżdżania na powierzchnię na teren STP. Tutaj, jeżeli chodzi o zakres zaawansowania, doskonale można zobaczyć, że wykop również jest już na poziomie minus 2. W skrócie, prace podstawowe również są realizowane już właśnie na poziomie minus 2. To co komandy tutaj jest zarysowane. I też zwróćcie uwagę jakby na cały korpus tej stacji. On idealnie odwzorowuje, że tutaj w tym miejscu nie ma możliwości wydłużenia metra do Ursusa. Oczywiście koncepcje, projekty, wiecie, obietnice wyborcze i tak dalej są powiedziane. Tak, będzie można to w przyszłości wybudować. Ale de facto korpus stacji aktualnie nie zapewnia możliwości łatwego i bezpośredniego wydłużenia metra dalej do Ursusa. Aby to było możliwe do zrealizowania, korpus stacji musiałby być rozszerzony w miejscu, gdzie będą komory rozjazdowe na poziomie minus 2. I dalej po prostu dwa tunele musiałyby się rozjechać na boki dookoła aktualnych torów odstawczych i w ten sposób zostać zrealizowane. Z tego co widzę i z tego co wiem, nie ma tego realizowane w ramach tej inwestycji. Doskonale widać, że aktualnie korpus całej stacji jest w sposób prosty, bez żadnych możliwości odjazdu odbić boki, a jakiekolwiek ingerencje w aktualną konstrukcję będą skutkowały brakiem gwarancji na aktualny element tej inwestycji. W skrócie, metro do Ursusa, no za jakieś może dekadę albo później. W sumie tak też jest w planach, więc może nie aż tak daleko nie odjeżdżam, ale jak będą realizowane te prace przy budowie metra do Ursusa, na pewno będzie wyłączony odcinek ostatni właśnie od stacji metra Bemowo do stacji metra Karolin. Tutaj z kolei macie ujęcia z ostatnich kilku dni. Jak możecie zobaczyć właśnie, jak już była frazowana stara jeszcze nawierzchnia ulicy Poznańskiej w tym miejscu, czy Połczyńskiej, która właśnie tutaj była frazowana. Stara nawierzchnia w tym miejscu już nie była użytkowana normalnie, tylko była użytkowana przez dojazd do posesji. Z kolei w tym miejscu możecie zobaczyć już faktycznie nową nawierzchnię asfaltową, która się pojawiała. To są ujęcia z dzisiaj, ze środy 26 czerwca i możecie zaobserwować, że faktycznie nowa nawierzchnia już tutaj się pojawia. Tak jak powiedziałem, ruch ma być przesunięty w najbliższy weekend de facto, więc te prace muszą być tutaj
już całkiem zaawansowane, ale w związku z tym, że będzie to przerzucone, właściwie żadne większe prace tutaj, jeżeli chodzi o utrudnienia, nie będą raczej realizowane. Tutaj z kolei na dalszym odcinku możemy zobaczyć to, co nas oczywiście najbardziej interesuje, czyli tarcze TBM, które tutaj oczywiście będą opuszczone na dół, a właściwie może już zostały całkowicie opuszczone. O, za chwilę zobaczycie na ujęciach, jak to wygląda. No na tym ujęciu jeszcze możemy zobaczyć faktycznie brak jednej tarczy po prawej stronie, która będzie realizować prawy tunel, natomiast widzimy, że lewa tarcza już tam powoli się pojawia. Dobra, za chwilę do tarczy wrócimy. Jeszcze zakimuję sobie na sam koniec stacji w tym miejscu. Tutaj możemy zapisywać kolejny otwór technologiczny, również do poziomu minus 2. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą część stacji, czyli tu, gdzie będą w przyszłości perony, wszystko zostało już całkowicie wykopane. Tutaj zakres zaawansowania tej inwestycji jest, jeżeli chodzi o wykop, całkowicie zrealizowany. Cały korpus jest już gotowy. Aktualnie są jeszcze oczywiście betonowane ostatnie elementy, no i sama kołyska cały czas powstaje, z której będą się wybijać obydwie tarcze TBM. To właściwie nie jedna kołyska, tylko dwie kołyski, z której będą odpychane tarcze i będą po prostu od nich tworzyć cały odcinek tegoże odcinka metra prosto właśnie do Bemowa. Tutaj możemy zobaczyć z kolejnych otworów technologicznych mniej więcej czarne elementy, właściwie ciemność na poziomie minus 2, a tutaj mamy same obydwie dwie tarcze TBM. I może coś o niej więcej trochę powiem. Obydwie tarcze TBM przez ostatnie 2-3 lata, kiedy nie były użytkowane od czasu zakończenia budowy metra do Bemowa, stacjonowały na Marywijskiej. Były tam oczywiście serwisowane, przechowywane, no i teraz ponownie będą funkcjonować. Pamiętajcie, że de facto Warszawa razem z wykonawcą miała 4 takie tarcze. Dzięki temu można było budować jednocześnie odcinek metra po jednej stronie Wisły i po drugiej stronie Wisły. Teraz już na ostatni odcinek będziemy mieli tylko łącznie 2 tarcze TBM, które w tym miejscu będą funkcjonować, i to jest de facto starsza Anna i TBM Krystyna. Obydwie, znaczy jedna z nich waży 650 ton, więc naprawdę całkiem pokaźnym potworem. Oczywiście same tarcze potrzebują też ostrzy, które są montowane na właśnie tej części czołowej, która tutaj jest malowana na żółto, a tutaj w przyszłości już są zamontowane suwnice, dzięki którym będą zwożone na sam dół oczywiście tubingi. Tubingi to są elementy, z których są składane całe pierścienie tarcz, całe pierścienie tunelu. I później od nich się odpycha tarcz TBM i pozostawia za sobą tunel. Z kolei to są ujęcia o wczesnym poranku, kiedy przyjeżdżały nowe elementy tarczy właśnie, nie wiem, która dokładnie. Natomiast wiemy, że możemy zobaczyć, że faktycznie sama część głowicy z ostrzami, ta żółta, podjeżdża właśnie pod suwnicę. I tak samo sama część ochronna, jeżeli chodzi o korpus głowicy samej tarczy po prawej stronie, wyjeżdża tutaj w tym miejscu. Obydwa elementy oczywiście jechały z Marywijskiej i cały przejazd prosto z Marywijskiej tutaj na Karolin udało mi się nagrać i w najbliższych dniach będziecie mogli zobaczyć cały ten przejazd, więc przygotujcie się, bo faktycznie naprawdę całkiem ciekawy film się z tego szykuje. Obydwie tarcze oczywiście w tym miejscu są składane. Składają się, jak widzicie, właściwie z tych trzech takich części. Za nią jeszcze będzie montowana ta część, która przyjechała tutaj na miejscu, czyli ta ochrona tylna części, gdzie już będą składane de facto tubingi w docelowym miejscu. No i tutaj one są całkowicie składane na poziomie minus 2. To jest dosyć duża odmiana. Normalnie tarcze TBM były składane na górze, a później jednym wielkim dźwigiem zsuwane na sam dół. Teraz jest to realizowane zupełnie inaczej. Mianowicie tarcze są składane już na poziomie minus 2 ze względu na to, że po prostu jest mało miejsca na terenie całego, na terenie całej stacji. Trochę szkoda, bo nie będzie tego wielkiego momentu, kiedy faktycznie wszystko było opuszczane. No cóż, tak to jest realizowane przez wykonawcę i nie musimy się z tym pogodzić. Tarcze obydwie TBM mają ruszyć, jeżeli chodzi o swoje prace budowlane, już niedługo, bo na przełomie lipca i sierpnia ma ruszyć pierwsza tarcza i najprawdopodobniej 2-3-4 tygodnie później rozpocznie swoją podróż druga tarcza TBM. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa i logistycznych po prostu dwie tarcze będą działać z opóźnieniem jedna za sobą. Oczywiście obydwie będą wiercić dwa tunele, które mają być ukończone mniej więcej do marca 2025 roku. Sama inwestycja z kolei ma się zakończyć w 2026 roku. Jak podaje aktualnie metro warszawskie, bardzo planują i chcieliby po prostu, żeby oddać do użytku nowe stacje metra na początku 2026 roku. Co to oznacza? Oznacza to, że w styczniu, lutym 2026 naprawdę podobnie zakończą się ostatnie prace, jeżeli chodzi o wykończenie wszystkich stacji, właściwie po prostu będą gotowe. Następnie rozpocznie się proces odbiorów technicznych, a później
Później to miejsce, które teraz widzicie, czyli stacja techniczna postojowa, będzie oddane do użytku. STP będzie tak samo jak zajezdnia tramwajowa Nonopol, oddawana dosyć długo, bo tutaj ilość urządzeń, ilość budynków, które tutaj jest ponad 30, będzie po prostu bardzo długo trwało, jeżeli chodzi o pozyskiwanie zgody na użytkowanie. Wszystkie elementy będą musiały być przetestowane, sprawdzone, wszystkie rozjazdy przejechane, sprawdzone, czyli idealnie funkcjonują. To po prostu będzie trwać i dlatego wykonawca zaznacza, że wszystkie prace na STP Karolin w związku z przebudową sieci wysokiego napięcia mają się zakończyć w 2026 roku, do końca tego roku i najprawdopodobniej po wszystkich odborach technicznych dopiero w 2027 roku będzie tu wszystko oddane do użytku, jeżeli chodzi o STP Karolin. W skrócie, trochę to będzie podzielone, trochę to będzie popóźnione, ale ostatecznie oczywiście wszystko będzie funkcjonować, więc de facto cały odcinek drugiej linii metra przez chwilę będzie funkcjonować tylko na kabatach, co może być dosyć kiepskie, ale metro cały czas oczywiście zaznacza również ze mną, że STP Karolin jest bardzo potrzebne i nie do końca wiem, co prezydent miał na myśli, że faktycznie będzie też służyć jako stacja techniczna postojowa dla M3, bo M3 ma być budowane w ramach pierwszej fazy najprawdopodobniej Kozią Górkę, ale no cóż, takie są też plany, żeby faktycznie to obsługiwało M3. 40 skoro będzie miał tutaj się schować, natomiast więcej o STP-ie i dokładnie o zaawansowaniu budynków poszczególnych zobaczycie w osobnym filmie, który się pojawi już w najbliższych dniach właśnie z tej inwestycji. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w skrzydło i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Wizonosza, patronite ukośnika Wizonosz. No i co ja mogę powiedzieć? Oczywiście więcej o tej inwestycji, o samej tarczach PM powiem w samym przelocie, bo to będzie i przelot, i przejazd właśnie trasą toruńską z Marywiński, prosto z tamtego zaplecza budowy nad tym transportem. Ten film się pojawi, mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu, ale zobaczymy, bo może jeszcze jeden transport będę po prostu nagrywać, jak będzie realizowany i po prostu wtedy po prostu będę wszystko chciał zmontować naraz, żebyście mieli to idealnie razem opublikowane. Natomiast w najbliższych dniach oczywiście jeszcze się pojawi film z STP Karolin, no to albo będzie ten film z STP, albo będzie film z przejazdu, jeszcze też będzie oczywiście film z przelotu nad całą inwestycją. W skrócie, filmów z metra Karolin będzie w najbliższym czasie dosyć dużo. Jutro najprawdopodobniej pojawi się film z konferencji prasowej, która miała miejsce na STP, gdzie prezydent coś tam mówił, ale de facto żadnych nowości nie było, pomijając to, co faktycznie wam powiedziałem w dzisiejszym filmie. No i na koniec dwie informacje takie, jeżeli chodzi o ciekawostki, których możecie po prostu nie wiedzieć. TBM będzie mieć całkiem... obydwie tarcze TBM będą drążyć dwa tunele. Jeden o długości 3202 metrów, drugi o długości 3196 metrów. No wiadomo, że czemu jest długość różna, bo po prostu jest zakręt. Z kolei, co ważne, na cały odcinek będzie zrealizowanych 3800 pierścieni. A każdy pierścień składa się oczywiście z kilku tubingów. W ten sposób będzie to tutaj realizowane, a tarcze BM będą działać 24 godziny na dobę na całym odcinku podczas całej pracy przez prawie rok. Prace mają się zakończyć w marcu 2025, a na pokładzie takiej tarczy oczywiście będzie działała i pracowała 12-osobowa załoga, która będzie pracowała na 4 zmiany, aby cały czas po prostu móc pracować przez 24 godziny. I w ten sposób będzie to wszystko funkcjonować, a TBM jest zasilany za pomocą 16 par silników hydraulicznych, od których się odpycha de facto od samego tunelu i dalej brnie do przodu. A jaka będzie prędkość, jeżeli chodzi o sam odcinek TBM-owy realizowany? O, wykonawca zakłada aktualnie, że faktycznie to będzie 25 metrów na dobę, jeżeli chodzi o tunel, ale wiemy, że już poprzednio, na poprzednich odcinkach udało się mi zrobić trochę szybciej 30 i 40 metrów, ale oczywiście wykonawca znaczy, że to zależy od gruntu i pamiętajmy, że prędkość nie jest najważniejsza, a o to, żeby to było jak najlepiej zrealizowane. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was również do dołączenia do grupy Co się dzieje w metrze warszawskim, gdzie też są informacje, jak coś nie funkcjonuje, są jakieś awarie, bagaże, inne rzeczy. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższych dniach będzie tunel z Łodzi, będzie również, tak, również realizowany TBM-ami. Będzie oczywiście film z Warszawy Zachodniej, będą kolejne filmy z metra, będą też kolejne filmy z Poznania i również film z S7, które powstaje pod warszawskim Modlinem. Więc w skrócie trochę tych inwestycji na koniec tego miesiąca będzie. No i oczywiście Nowoczuchowska. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!